Cześć, witajcie na moim kanale. W tym tygodniu pokażę Wam funkcje zaczynające się na słowo czy. Funkcje zaczynające się na słowo czy są to funkcje, które zwracają nam wartość prawda albo fałsz. Samodzielnie tych funkcji raczej używać nie będziemy. Zazwyczaj będziemy tych funkcji używać razem z funkcją Jeżeli, ponieważ funkcja Jeżeli, jak pewnie wiecie, jest jedyną funkcją, która potrafi zamienić wartość prawda oraz fałsz na dowolną inną wartość. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o funkcji Jeżeli, zapraszam do filmu, link macie w opisie tego materiału. Zobaczmy jakie funkcje, które zaczynają się na słowo Czy, mamy do wyboru. Wpisuję równa się kropka Czy. Możemy sprawdzić, czy komórka zawiera adres, błąd. Konkretny błąd poza nd, czy zawiera wartość nd też konkretną, czy zawiera formułę, liczbę, czy zawiera wartość logiczną, czy nie zawiera tekstu, czy zawiera wartość parzystą, nieparzystą, pustą, równą, tekst i tak dalej. Czyli zobaczcie, że tych możliwości jest naprawdę dużo, i pierwszą rzeczą, którą będziemy robić, będzie sprawdzenie, czy w kolumnie j mamy błąd, ponieważ tutaj chcemy. W kolumnie J pomnożyć kwotę razy ilość, natomiast niestety w niektórych wierszach zamiast kwoty mamy po prostu x, dlatego w tym miejscu pojawia się błąd. Sprawdzimy więc na początek, gdzie jest ten błąd, czyli wpisujemy funkcję czy.błąd. Zaznaczamy komórkę, którą sprawdzamy, zamykamy nawias. No i tutaj będziemy mieli fałsz, jeżeli tego błędu nie będzie, natomiast będziemy mieli prawdę tam, gdzie ten błąd się po prostu pojawi. No dobrze, to teraz sprawdźmy, gdzie jest pusta komórka. Zapisana w kolumnie h, czyli wpiszmy funkcję czy, kropka, pusta. No i zaznaczmy kolumnę, tutaj będziemy sprawdzać kolumnę k, h, czyli zaznaczamy od komórki h8. Enter, przeciągam w dół, no i tutaj prawdę mam wszędzie tam, gdzie mamy zapisaną pustą komórkę. Co jeszcze możemy sprawdzić? Sprawdźmy, czy w komórce znajduje się liczba. Wpiszmy więc funkcję czy, kropka, liczba. Gdzie mamy liczby? No, wszędzie mamy liczby poza tutaj, może kolumną J. Czyli sprawdźmy kolumnę J. Tam, gdzie będzie liczba, będzie prawda, a tam, gdzie będzie błąd, będzie po prostu fałsz. Czyli odwrotność tak naprawdę tego, co my zrobiliśmy w kolumnie P. Co jeszcze możemy zrobić? Wpiszmy funkcję -czy. Kropka, no i zobaczmy. Możemy na przykład sprawdzić, czy w danej komórce znajduje się po prostu tekst czy kropka tekst. No i sprawdźmy gdzie ten tekst jest w kolumnie H. No, bo tutaj mamy wpisane czasami liczby, czasami mamy teksty, a czasami właśnie mamy pustą komórkę. I teraz prawdę będziemy mieli wszędzie tam, gdzie mamy X, a fałsz będziemy mieli w pozostałych komórkach. No i teraz, jak widzicie, te funkcje wszystkie one zwracają wartość prawda i fałsz. Sama ta wartość no, niewiele za bardzo nam mówi, natomiast jeżeli my użyjemy tych funkcji, czy kropka tekst, czy kropka liczba, czy kropka puste, niepuste, razem z funkcją jeżeli, no to będziemy mogli zastąpić tą wartość dowolną inną wartością. Będziemy mogli zastąpić prawdę i fałsz tekstem, liczbą albo inną formułą, która będzie miała miejsce podczas tutaj właśnie pracy z tą funkcją. No i przykładowo moglibyśmy na przykład w tym pierwszym, w tej pierwszej pozycji, tam gdzie mamy funkcję czy błąd zastąpić ten błąd po prostu na przykład zerem, tak? Moglibyśmy go zastąpić zerem, ponieważ wtedy zero mm, jako łączna kwota pojawiłoby nam się zero i moglibyśmy na przykład podsumować kolumnę łączna kwota. Teraz tego nie możemy zrobić, ponieważ w tym momencie w tej kolumnie mamy błędy. No i ten sposób moglibyśmy po prostu użyć razem funkcji, które zaczynają się na słowo czy, razem z funkcją jeżeli, tworząc już konkretne równanie. Jeszcze raz odsyłam Was do mojego filmu dotyczącego stricte funkcji jeżeli. Jeżeli jesteście zainteresowani natomiast szkoleniami dla firmy indywidualnymi, no to zapraszam na stronę ujrp.pl albo na adres biuromałpa.ujrp.pl. Nie zapomnij również zasubskrybować mojego kanału.